To bardzo utalentowany zawodnik Ostrołęckiego Klubu Lekkiej Atletyki Elektroenergetyka, który w zakończonym sezonie 2021 zapisał na swoim koncie kilka bardzo wartościowych wyników. Podopieczny Katarzyny i Konrada Szusterów z powodzeniem walczył w szeregu ogólnopolskich imprez. Najważniejsze starty dla zawodnika zaplanowane były na jesieni. W Mistrzostwach Polski U16 w Karpaczu reprezentant Okla w konkurencji rzutu dyskiem uplasował się na 9. lokacie. W konkurencji pchnięcia kulą z rezultatem 12,12 metra zajął 10. lokatę. Złoty medal 15-latek wywalczył z kolei w międzywojewódzkich Mistrzostwach U16 w Olecku, gdzie posłał dysk na odległość 46,26 metra. W tych samych zawodach zdobył srebrny medal w pchnięciu kulą. Z pewnością kolejny sezon dla podopiecznego Katarzyny i Konrada Szusterów może okazać się przełomowym w walce o medale Mistrzostw Polski. A mowa o Miłoszu Dębińskim. Wielkie brawa i zapraszam. W szczególności chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy na mnie głosowali, rodzicom, trenerom za ciężką pracę ze mną i przyjaciołom. Dziękuję. Miłosz Dębiński, 7. miejsce wśród najpopularniejszych sportowców w regionie w 2021 roku. Miłosz, powiedz mi, co dla ciebie znaczy to wyróżnienie? To wyróżnienie zdecydowanie znaczy dla mnie mój sukces, który osiągnąłem. To, na jakim jestem poziomie i ile jeszcze mogę zdobyć i ogólny taki sukces, podsumowanie całej mojej ciężkiej pracy. Ten rok 2021 był udanym czasem w twoim życiu sportowym? Był on udanym czasem, lecz wiem, że stać mi na więcej. Jesienne Mistrzostwa Polski, zająłem tam 9. miejsce bodajże w rzucie dyskiem i 10. w pchnięciu kulą. Zdecydowanie mogło pójść mi lepiej i aktualnie w nowym sezonie jestem na to przygotowany. Mówisz kula i dysk. Dysk czy kula? Kula czy dysk? Gdzie się lepiej czujesz? W której dyscyplinie? Lepiej się czuję w kuli, lecz dysku nie odrzucam. Jest on też bliski mojemu sercu. Mhm. Komu chciałbyś podziękować za ten czas, dotychczasowy czas swojego życia sportowego i też komu chciałbyś podziękować za te głosy, bo dzięki nim znalazłeś się w tej elitarnej grupie sportowców? Za głosy chciałbym podziękować osobom, które na mnie głosowały, bliskim, którzy z pewnością również oddali swoje głosy. Ogólnie chciałbym podziękować bardzo trenerom, którzy mnie trenowali przez cały ten okres, moim rodzicom, mojemu największemu fanu Igorowi, dziadkom oraz moim najbliższym przyjaciołom i dziewczynie. Mm-hmm. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Każdy ma marzenia. Jakie ty masz marzenia sportowe? Aktualnie moje marzenie to jest, by w nadchodzącym sezonie wygrać Mistrzostwo Polski, zająć, prawda, pierwsze miejsce i głównie się rozwijać w tej dziedzinie. Miłosz Dębiński, Igrzyska Olimpijskie w 2032, coś takiego, gdzieś pojedziesz? Mam nadzieję. Dzięki bardzo.